Wydawnictwo, Charakter oraz Audioteka.pl przedstawiają Filip Springer. Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach. Czyta Przemysław Bluszcz. Filozofię lepiej upowszechnia przestrzeń niż książka filozoficzna. Oskar Hansen. Warszawa. Przyczółek Grochowski. Czasami wyobrażam sobie, jak tu przychodzi. Wysiada z autobusu przy pawilonie. Ma laskę i futrzaną czapkę. Jest zima. Tak to sobie wymyślam. Idzie ostrożnie alejką obok biblioteki, potem mija przedszkole. W labiryncie zaparkowanych byle jak samochodów szuka cierpliwie przejścia. Nic nie mówi, po prostu patrzy. Pociąga nosem. Jest mróz. Śnieg skrzypi pod nogami. Przechodzi pod blokiem i zanurza się w ciszy. Patrzy na piaskownicę zamienioną w kwietnik. Wyschnięte badyle sterczą z ziemi. Wyobrażam sobie, że jest sobota i ludzie na przyczółku szykują się do obiadu. Na galeriach pachnie domowym jedzeniem słychać brzęk naczyń, dudnienie telewizorów. On zatrzymuje się co kilkanaście metrów i bacznie obserwuje. Czasem chrząka. Potem powoli wchodzi na drugie piętro i galerią dociera pod moje drzwi. Wyobrażam sobie, że profesor Oskar Hansen puka do mojego mieszkania na przyczółku grochowskim w Warszawie. Ja otwieram, a on wtedy mówi: Dzień dobry, dostałem pański liść. Przyszedłem wytłumaczyć, wszystko się panu pomieszało. A potem wchodzi. Wyobrażam sobie to wszystko, bo tak by było o wiele łatwiej. Pierwszej nocy na przyczółku grochowskim nic mi się nie przyśniło. Można by więc uznać, że to takie miejsce, w którym sny są niemożliwe. Piekło. Telefon od mieszkańca. Znalazłem w skrzynce pana ulotkę. Pan pisze o przyczółku. A co to nie widać? Oczu pan nie ma? Taki teren między Saską Kępą a Grochowem poszedł na zmarnowanie. Dobrze, że oni posnęli i już ich nie ma. Przynajmniej nikomu krzywdy nie zrobią. Ja panu tyle mogę powiedzieć, żeby pan swojego i ludzi czasu nie tracił i znalazł jakiś inny temat. Tyle rzeczy jest do opisania, a pan się akurat najgorszym osiedlem w Warszawie zajął. List od mieszkanki. Podpisała się jako Bożena. Mieszkam na przyczółku grochowskim od 40 lat. Uważam, że jest to jedno z bardziej nieudanych architektonicznie osiedli. Zarówno wygląd zewnętrzny, jak i rozkład mieszkań pozostawia wiele do życzenia. Ktoś zaprojektował galeriowiec, ale zapomniał, że klimat w Polsce trochę różni się od klimatu we Włoszech. Między blokami hula wiatr i mijają się cugi, sypiąc kurzem w okna i w oczy. Rozkład mieszkań jest tragiczny. W mieszkaniu 56 m2 łazienka ma 2 m2, kuchnia 3 m2. 140 cm szerokości, a pokój mierzy 2 metry na 7. Jedynym plusem jest położenie osiedla, niedaleko dwóch jeziorek oraz duża ilość zieleni. Przez wszystkie te lata, kiedy tu mieszkam, uważam, że osoby, które są autorami tego projektu, powinny również tu mieszkać. Za karę. Zofia Hansen. Pan tam mieszka? Naprawdę? Straszny pomysł. Bardzo panu współczuję. Przyczółek grywał w filmach. Zawsze był szarym tłem dla szemranych intryg. Ostatnio wystąpił w serialu Bulionerzy. Czteroosobowa rodzina mieszka w jednopokojowej klitce. Rodzice na rozkładanej wersalce, prawie dorosłe dzieci na jakichś łóżkach polowych, czy Bóg wie czym. chrapnie, wszyscy się budzą. Przez ścianę mają wrednych teściów. Piętro niżej sąsiadkę, która stukaniem w kaloryfer wyraża niezadowolenie. Rozpacz albo śmiech przez łzy. W konkursie zorganizowanym przez producenta kostek rosołowych wygrywają fortunę. Przyczółek jest piekłem, z którego uciekają do nieba. Tu się nawet nie da umrzeć z godnością, słyszę na Bracławskiej. Bo nie ma jak z mieszkania trumny wynieść. Czekają z nią na dole. Grabarz zawija trupa w prześcieradło i przerzuca sobie przez ramię. Sama widziałam. Znoszą człowieka, a ręce mu jeszcze dyndają. Bez godności, ale inaczej się nie da. No i z tych samych powodów, wszystkie meble, jakie się kupuje, muszą być składane. Moje też są. Kupuję regał na książki i biurko. Proszę w sklepie, żeby mi to przywieźli. Kilka dni później stoję w oknie i obserwuję, jak samochód z moimi meblami kluczy po osiedlu. Goście w szoferce mają obłęd w oczach. Do moich drzwi pukają godzinę później. Co za debil projektował ten blok. Przez całe osiedle te klamoty ciągnęliśmy. Pytają, ale chyba nie chcą usłyszeć odpowiedzi. Ja się z nią jakoś nie wyrywam. Ja. Nigdy nie żałowaliście? Zofia Hansen. Oskar nie, bo on był twardy i nie zmieniał zdania, ale ja się szalenie denerwowałam. Nie spałam po nocach. Ilu my tam ludzi unieszczęśliwiliśmy? Katastrofa. Dokładnie 8300 osób w 2330 mieszkaniach. 23 bloki połączone galeriami meandrują na długości półtora kilometra. To jeden z najdłuższych budynków w Polsce. Andrzej Josenka w wywiadzie udzielonym Adamowi Mazurowi. Czworokątna zabudowa w stylistyce modernistycznej ma wszystkie wady XIX-wiecznej kamienicy mieszkalnej owiniętej wokół podwórka studni. To akurat wielutna bzdura. Litania zarzutów zaczyna się tu od kuchni, których okna wychodzą na ciemne galerie. Sam mam taką. Potem idą metraże mieszkań, śmieszne, ściany za cienkie, szpary w ścianach za szerokie, kąty rzadko proste, częściej dowolne, galerie, że zimno, że śnieg, że woda, że solą się nie da posypać, bo od razu wszystko rdzewieje. Na końcu, a przed Amen, że osiedle zaprojektowali ludzie, którzy najprawdopodobniej nie zakładali istnienia zła. Bywało, że rodzina poszła do kościoła na pierwszą komunię, wracali i nie mieli na czym gości posadzić, bo im złodzieje wyczyścili mieszkanie nawet z krzeseł, mówi Anna Siwek, mieszkanka przyczółka od 1971 roku. Nam dwa razy samochód to kradli, a raz po prostu ukradli. To byli ludzie stąd. Potem, jak kupowaliśmy, to córka nam kazała wsiadać, opuścić szyby i powoli objechać osiedle ze trzy razy. Zatrzymując się to tu, to tam. Kto miał zobaczyć, to zobaczył, że samochód jest tutejszy, i już nie ruszali. Mieliśmy spokój. Przyczółek rzeczywiście zaprojektowany jest w taki sposób, jakby na świecie nie było przestępców. Pełno tu załomów, ciemnych zaułków, uskoków i niż. Do mieszkań na parterze można wejść przez zwykłe drzwi balkonowe. Do kuchni, bez względu na piętro, przez okno wychodzące wprost na galerię. Ucieczka, jeśli tylko zna się drogę, też musi być banalnie łatwa. Wystarczy kilka razy zmienić kierunek w labiryncie galerii i klatek schodowych, by zmylić ewentualną pogoń. Z tych niewątpliwych walorów osiedla przez lata korzystali złodzieje. Kradzieże i rozboje były tu prawdziwą plagą przez całe lata dziewięćdziesiąte i początek dwutysięcznych. Dlatego mieszkańcy postanowili przyczółek zamknąć dla obcych. W poprzek galerii łączących wszystkie bloki stanęły kraty, a nawet mury. Andrzej Gołowin, na przyczółku od 40 lat. Kraty zapewniają spokój. Złodziej nie może wejść z jednej strony, a uciec z drugiej. Musi skorzystać z jednej z dwóch klatek. Łatwiej go złapać, albo chociaż zobaczyć. Dzięki kratom ludzie znali swoich i umieli rozpoznać obcych. I nikt nieznajomy z telewizorem już nie wyszedł. Ale jak to się działo, że oni się poznawali dzięki kracie w poprzek galerii? pytam. Też się nad tym długo zastanawiałem. Ludzie mieli psy i z nimi spacerowali. Odprowadzali też dzieci do szkoły czy przedszkola, chodzili do sklepu i stali tam w kolejce. To są wszystko miejsca, w których można się poznać. I co ma do tego krata? Potem wracali razem i wchodzili na piętro jedną z tych dwóch klatek, a nie jak popadnie. Może wygodniej by im było wchodzić, jak popadnie. Przecież tak to zostało wymyślone. To kwestia przyzwyczajenia. My możemy sobie tu dyskutować, ale to ja byłem świadkiem, jak pod moim blokiem młodzi bandeci, chyba po jakichś narkotykach, wskakują na samochody, wybijają z nich szyby. Czysty wandalizm. Żeby chociaż coś ukradli. To nie byli chłopcy stąd. Oni tu przyszli z drugiego końca osiedla. Ale co ma do tego krata w poprzek galerii? Skakali na parkingu. Z kratą czy bez kraty mogli sobie przyjść skąd chcieli. Nie, proszę pana, jakby były kraty w galeriach, to oni by się bali. Czego? Nie wiem, ale by się bali. Ludzie są zdolni do takich rzeczy tylko w środowisku, w którym nikt ich nie zna. Ale ja nie fetyszyzuję tych krat. W ogóle uważam, że w Warszawie jest jakiś problem z ogrodzeniem, że wszędzie te płoty. Widziałem w życiu kilka takich miejsc, gdzie nie było krat ani żadnego ogrodzenia. Ale jak się podeszło za blisko, to z ziemi wyrastał sympatyczny ochroniarz i pytał czego lub kogo się tam szuka. Ale może nie trzeba zakładać, że wszyscy, którzy się zbliżają, są źli. Ciągle by nam wtedy wyrastali z pod ziemi jacyś panowie pytający, dokąd idziemy. Ja panu powiem, te wszystkie idee o wolności to głoszą ludzie, którzy mieszkają w strzeżonych osiedlach, otoczonych murem, i pilnują ich uzbrojeni strażnicy. A tu jest życie, z którym trzeba sobie radzić. O te kraty pytam jeszcze współdzielni mieszkaniowej przyczółek Grochowski. Jakby pan napisał na nas takie pismo do Straży Pożarnej albo inspektora nadzoru budowlanego, że te kraty nadal tam są i stwarzają zagrożenie, to ja bym pana ozłocił, zwierza mi się Marek Wilczyński, odpowiedzialny współdzielni za sprawy techniczne. Bo ludzie się uparli, że to im pomaga utrzymać bezpieczeństwo i im się do rozumu nie przemówi. Świat się proszę pana zmienił. Na przyczółku też, ale niektórzy zdaje się tego nie zauważają. Protesty robią, listy piszą, więc jakbym dostał taki nakaz od strażaków, że mam te kraty zlikwidować, to już bym nie musiał z ludźmi dyskutować. Pokazałbym, że polecenie dostałem na papierze i trzeba ciąć, bo jak nie, to każą płacić karę. Śmiejemy się, że jest to jakieś rozwiązanie. Po kilku dniach Wilczyński dzwoni. Chciałem się tylko przypomnieć w sprawie tych krat. Pan by napisał, a my byśmy zdjęli. I byłoby w końcu po kłopocie, Zofia Hansen. Takie żeśmy sobie tam społeczeństwo zaprojektowali. Mówi profesor Wiktor Good, student Oskara Hansena. Przypadek sprawił, że obejrzałem materiał filmowy, który konfrontował Hansena z mieszkańcami osiedla przyczółek Grochowski. A to przecież jedna z nielicznych jego realizacji. Mieszkańcy w tym filmie byli jak na owe czasy bardzo szczerzy i szalenie wkurzeni. Tam były wręcz inwektywy pod adresem profesora. To była bardzo dramatyczna rozmowa, prawdziwa konfrontacja. Mieszkańcy mówili, że czują się oszukani i że to skandal. Profesor spokojnie i rzeczowo tłumaczył swoje założenia. Było widać, że on i oni są na dwóch zupełnie różnych biegunach rzeczywistości. Bardzo to wszystko było frapujące. Ja wtedy właśnie dowiedziałem się o istnieniu człowieka, który nazywał się Oskar Hansen, i postanowiłem go poznać. W 2005 roku ukazuje się książka Oskara Hansena pod tytułem Ku formie otwartej. Do problemów przyczółka Grochowskiego odnosi się w niej w ten sposób: Nie ma już czasoprzestrzeni społecznej, o której mówiłem. Kraty w poprzekuliczek przerwały jej funkcjonalno-poznawczą ciągłość, a ogrodzenia z siatek i żywopłotów prywatnych przydomowych ogródków zniszczyły z trudem wygospodarowaną wolną, rekreacyjną przestrzeń społeczną. Kraty, płoty podzieliły zintegrowaną, przyjazną człowiekowi przestrzeń na nieprzyjazną, zdezintegrowaną, budzącą wśród mieszkańców wzajemną niechęć. I źle wychowawczo oddziałującą. W tej ostatniej publicznej wypowiedzi profesor proponuje, by uciążliwości, na które skarżą się mieszkańcy, rozwiązywać niedostępnymi kiedyś sposobami. Hałas, dobiegający z galerii, można wytłumić, używając mat dźwiękochłonnych. Trzaskanie drzwiami. Ukrócić dzięki fotokomórkom i samozamykaczom, zaglądaniu do mieszkań w galerii zapobiec montując jednostronnie przejrzyste szyby. A z wandalizmem rozprawić się z pomocą firmy ochroniarskiej. Uciążliwości, które przykładowo wymieniłem, nie usuwa się kratami w poprzek przejść, kończy profesor. Lucjan Nowicki. Przez wiele lat członek rady osiedla, dziś w komisji rewizyjnej spółdzielni, zaprasza na dyżur. Możemy porozmawiać. Bo to wszystko się sprowadza, jak ktoś tych wszystkich ludzi trzyma krótko za uzdę taki anioł. Pamięta pan alternatywy cztery? A u nas żadnych aniołów nie ma i nigdy nie było i jeszcze, Oskar Hansen w ostatnim wywiadzie ludzie przyszli na przyczółek. Z założonymi już okularami, i dostali co innego niż się spodziewali. Zostali wyprowadzeni w pole, bo niestety ich marzenia się nie spełniły. Czy to oznacza jednak, że architekt nie powinien proponować czegoś lepszego niż to, do czego człowiek przywykł? To jest podstawowe pytanie. To jest przede wszystkim pytanie moralne. Sywaranta. Jeśli dobrze się przyjrzysz, zobaczysz jeszcze w wodzie kamienie, które wyznaczają bieg tamtego pomostu. Kończył się niewielką budką kąpielową. Mówi Eja Kristina Sumelius, ale ja nie widzę żadnych kamieni, a jedynie skały na przeciwległym brzegu. Kiwam jednak głową, mówię, że rzeczywiście tam są. Uśmiecha się zadowolona, że mogła mi pomóc. Wracamy do muzeum. Świeci słońce, choć przed chwilą padało. A więc Sywaranta. Miejsce, w którym przyszedł na świat Oskar Hansen. 40 minut jazdy od Helsinek. Wonnela trzeba skręcić w lewo. Gdy między drzewami zalśni jezioro, można się zatrzymać. Dziś jest tu Lotta Muzeo. Muzeum organizacji, która w czasie wojny przygotowywała fińskie ochotniczki do służby w kobiecych oddziałach pomocniczych. Drewniany budynek został wzniesiony niedawno, w 1996 roku. Podobno trochę przypomina tamten, ale nie bardzo. To był 1 kwietnia 1947 roku. Pożar wybuchł wieczorem. Przyjechało stu strażaków. Na jeziorze było 70 centymetrów lodu. Zanim wyrąbali przeręble, nie było już czego gasić. Mogli tylko polać wodą z gliszcza i popatrzeć jak dymią. Na wystawie poświęconej historii sywaranty oglądam w gablotkach jakieś cegły, kawałki talerzy, butelki po lekarstwach, kafle, łuski po pociskach. Wszystko, co wygrzebali z ziemi w czasie ostatniej budowy. Na tablicach informacyjnych szukam nazwiska Hansen, ale znajduję tylko jedną mało istotną wzmiankę. W sali konferencyjnej jest za to duże czarno-białe zdjęcie przedstawiające tamten pomost. Rzeczywiście była budka kąpielowa. Z zabiałych drzwi wyłania się Eja Kristina. Mam jeszcze coś mówi i rozkłada na stole żółte papiery. 1 sierpnia 1922 roku Anna wyraziła zgodę na sprzedaż posiadłości przez jej męża Hermana Hansena. Transakcji dokonano 3 sierpnia. Mogli tu zostać tylko do końca września. W swoich wspomnieniach napisał: Mieszkaliśmy w pobliżu Helsinek, w posiadłości sywaranta. Duży drewniany piętrowy dom w stylu rosyjskim. Z dwukondygnacyjną wieżą, okoloną balkonami. Położony był na sporym zalesionym terenie nad jeziorem Tusula, na którego brzegu, ze zbudowanego na prośbę taty pomostu, wędkowała nasza mama. Stalowa, secesyjna brama z motywem pajęczyny i napisem sywaranta u dołu pozostała do dziś. Dom spalił się. Natomiast ocalała brama i po obu stronach ścieżki prowadzącej do domu. Dwie kamienne rzeźby. Brama rzeczywiście jest. Rzeźb już nie ma. Oskar Hansen wcale nie chciał być wielki. Hansenowie po prostu już tak mają. Zaczął dziadek. Jest rok 1833, gdy dwunastoletni Herman Hansen pracuje jako kurier w porcie w Christiani, dzisiejsze Oslo. Dorabia też jako czyściciel lamp naftowych. Ale jest to praca ciężka i niewdzięczna. Szybko wpada na pomysł, by kupować na statkach pomarańcze i sprzedawać je z pewnym przebiciem w dzielnicach oddalonych od portu. Interes idzie tak świetnie, że Herman dostaje przydomek Apelsin i zatrudnia pomocników. Gdy dysponuje już całą armią ulicznych sprzedawców, zakłada przedsiębiorstwo, które w kilka lat niemalże zmonopolizuje handel owocami południowymi w mieście. Rozszerza też działalność na inne produkty. Sprowadza towary kolonialne. Zasłynie wylansowaniem wśród studentów mody na jasnoszare żakiety. Staną się one tak popularne, że wkrótce w jego kaftanach chodzić będzie studencka brać w całej Norwegii. W wieku 18 lat Herman Apelsin schodzi z pewnej drogi handlowca i staje się właścicielem małego cyrku. W którym największymi atrakcjami są niedźwiedź, wilk, małpa i lampart. Z całą tą menażerią i kilkoma pomocnikami objeżdża sporą część Norwegii. Nie tylko dyryguje zespołem, ale też daje pokazy jako człowiek guma. U szczytu kariery występuje na estradzie z pelikanem, lampartem i parą węży. Zadziwia publiczność, umiejętnością żonglowania oraz szybkim biegiem. Przed każdym występem ostentacyjnie łyka jakiś proszek, roztaczając wokół siebie aurę tajemniczości. Pytającym o skład w specyfiku oczywiście odmawia jednoznacznej odpowiedzi. Zalicza jeszcze epizod aktora w prawdziwym teatrze, by w końcu trafić do Tromso. Tam poznaje przypadkiem rosyjskiego łowcę zwierząt, który proponuje mu odkupienie Lamparta. Nie zastanawiając się długo, sprzedaje zwierzęta i wsiada na statek płynący do Murmańska. Ma 22 lata. Od tego momentu relacje na temat Hermana Apelsina-Hansena są niejasne. Wiadomo, że wędruje po północnej części Rosji. Daje trochę pokazów swoich niesamowitych umiejętności. Zostaje też napadnięty, okradziony i spętany, pozostawiony w Tajdze. Dzięki gibkości ciała, udaje mu się oswobodzić z więzów. Znajduje pracę jako robotnik w kopalni diamentów. Kilka lat później objawia się już jako ważny handlarz drogocennymi kamieniami, który błyskawicznie pomnaża swoją fortunę. Dociera aż do Teflisu i tam osiada. Akurat wybucha wojna krymska. Hermanowi udaje się uzyskać intratne kontrakty na zaopatrzenie carskiej armii walczącej z Turkami szybko staje się jednym z jej najważniejszych dostawców. Gdy wojna się kończy, Herman przenosi się do Sankt Petersburga. Prowadzi tu rozliczne interesy, staje się nawet dostawcą diamentów i kosztowności na dwórcarski. Zyski lokuje w bankach bądź inwestuje w nieruchomości. Sam żyje dość skromnie, zajmuje niewielką część imponującego pałacu przy Newskim Prospekcie, resztę wynajmuje innym. W 1875 roku, w czasie jednej z podróży, poznaje w Warszawie 17-letnią Helenę Wittersheim, córkę polskiego oficera o kurlandzkich korzeniach. Zabiega o jej rękę, mimo że jest między nimi 37 lat różnicy. Rok później z ich związku rodzi się pierwszy syn, Herman Karol. Po nim przejdzie na świat jeszcze Oskar. Małżeństwo rozpada się po kilku latach. Herman zobowiązuje się zaopiekować starszym synem, Helena młodszym. Apelsin umiera 30 listopada 1892 roku w Sankt Petersburgu, zostawiając po sobie fortunę, jaka z pewnością nigdy nie śniła się małemu sprzedawcy pomarańczy z biednej dzielnicy Christiani. Obdziela nią synów i swoją siostrę Martinę, która została w Norwegii. Ojciec Oskara Hansena, Herman Karol, ma ułatwiony start. Dzięki wielkiemu spadkowi nie musi się martwić o przyszłość. Mimo to uczy się pilnie. W krótkim czasie opanowuje kilka języków: angielski, niemiecki, francuski i oczywiście rosyjski. W wieku 18 lat rozpoczyna studia medyczne w Sankt Petersburgu. Bierze jednak udział w młodzieżowej demonstracji politycznej i zostaje z uczelni wydalony. Studia kończy w kazaniu. Pracując jako lekarz poznaje aktorkę Wandę Margaritę Rogozińską. Ślub biorą w Londynie. Mają troje dzieci. W 1916 roku Herman trafia z nimi do majątku Nowiczek koło Rzewa. Przyjeżdżają tu zaniepokojeni rewolucyjnymi nastrojami, jakie wzbierają w Rosji. Pretekstem do wyjazdu są wakacje przy okazji przywożą jednak do Nowicz część kosztowności, które zakopują w drewnianych skrzyniach w ogrodzie. To właśnie w Nowiczach przystojny Herman Karol poznaje Annę jako Lewnę Zetiłow, żonę miejscowego potentata drzewnego Pagankina. Jej małżeństwo jest nieszczęśliwe i bezdzietne. Część domu Pagankinów jest wynajmowana gościom, w tym Hansenom. Między Hermanem i Anną pojawia się uczucie. Potajemnie zaczynają się spotykać w specjalnie do tego celu wynajętym mieszkaniu. O zachowaniu Anny donosi jej mężowi kucharka. Wybucha afera. Anna decyduje się odejść od męża i związać z Hermanem. W 1917 roku Rosja wrze. Herman postanawia się rozwieść, ratować majątek i uciekać z kraju wraz z Anną. Proponuje wyjazd do Szwajcarii. Ona woli bliższą Finlandię, która wkrótce odzyska niepodległość. 31 października 1917 roku biorą ślub. Herman kupuje posiadłość Sywaranta, nieopodal Helsinek. To dom z bogatą przeszłością. Przez całe lata był ulubionym miejscem letnich pobytów fińskich i rosyjskich literatów. W pobliżu znajduje się rezydencja Sibeliusa, największego z fińskich kompozytorów. Hansenom jest tu dobrze. Herman w wolnych chwilach rozwija swoją pasję fotografowania. Wykonuje na przykład autoportrety wielokrotne, podobne do poszukiwań bitkacego czy duchampa. Kolekcjonuje też cenne znaczki. Po ojcu odziedziczył pasję do zwierząt. Przez jakiś czas trzyma w sywarancie tresowanego niedźwiedzia. Próbuje też hodowli krokodyli. Nade wszystko poświęca się jednak ogrodnictwu. Dba, by pierwsze truskawki z niewielkiej oranżerii zawsze dostawała Anna. Otaczają nadmierną wręcz troską. Wracając z miasta często przywozi całe naręcza kapeluszy bądź trzewików, nie mogąc się zdecydować, które przypadną do gustu małżonce. Przesiadując godzinami na pomoście, wspólnie wędkują. Tą pasją Herman zarazi nie tylko żonę, ale też swoje dzieci. Pierwszy na świat przychodzi Arvid. potem Erik, wreszcie pojawia się Oskar. Jest 12 kwietnia 1922 roku. Hansenowie już wtedy wiedzą, że lada dzień będą musieli opuścić Sywaranty. Jakiś czas wcześniej Herman Karol zainwestował całe oszczędności w sporą posiadłość pod Wilnem. Nowe polskie władze wprowadziły zaś przepis mówiący o zaborze majątku, którego właściciel żyje za granicą. Hansenowie mają zbyt wiele do stracenia. 1 sierpnia 1922 roku Anna podpisuje więc zgodę na sprzedaż sywaranty. Dwa dni później Herman inkasuje 215 tysięcy marek fińskich. Mają jeszcze ponad miesiąc, by opuścić Finlandię. Wyprowadzają się z głównego domu i zamieszkują na tyłach ogrodu, w domu dla gości. Wkrótce potem wyjeżdżają. Byli tu tylko pięć lat. Szukałam długo, ale nie znalazłam choćby śladu informacji o tym, dokąd odjechali. Mówi mi Eja Christina Sumelius, kuratorka Lota Muzeo w Sywarancie, gdy zbieram się już do wyjścia. Może pan wie? Wiem, odpowiadam. Odjechali do Wilna. Oskar Hansen miał wtedy cztery i pół miesiąca. Nic z tej Finlandii nie mógł zapamiętać. Ale ona w nim tkwiła. Oświęcim. Najpierw Kraków. Ulica floriańska. Plakaty biur podróży. Auschwitz w jeden dzień. Wieliczka, Auschwitz-Wawel. Auschwitz, Wieliczka Salt Mine, One Day Tour. Okazja, Auschwitz, 99 zł w obie strony. Rok 1996. Polski artysta Zbigniew libera prezentuje w centrum sztuki współczesnej zamek ujazdowski w Warszawie pracę LEGO obóz koncentracyjny. W kilku zestawach popularnych klocków libera przedstawia sceny rozgrywające się na tle obozowych baraków i krematoriów. Egzekucje, segregację dobytku zabranego więźniom, bicie. Eksperymenty medyczne. Wszystko w radosnej stylistyce Lego. Wybucha międzynarodowy skandal. Oburzona jest nie tylko centrala dońskiej firmy zabawkarskiej, która grozi procesem, ale przede wszystkim środowiska żydowskie. Krytycy zwracają jednak uwagę, że Libera porusza ważny problem włączenia holokaustu w popkulturę. Praca Libery atakuje instytucję Auschwitz jako instytucję wpisaną w ramy współczesnego turyzmu i ideologii kultury masowej, pisze historyk sztuki Piotr Piotrowski. Także Zbigniew Libera nie odcina się od takiej interpretacji. Mówi Arturowi Zmijewskiemu. bo jest problem w jaki sposób przechowywać pamięć. Ludzkie włosy w Auschwitz znikają, jest ich coraz mniej. To jest przecież materia, która się rozkłada. Wiem, że się dokupuje włosy i dorzuca, aby ciągle była ich wielka pryzma. Czy zachować te obozy? Czy je ciągle odmalowywać? A może nie? Jak prowadzić kampanię pamięci na ich temat? Z prasy, marzec 2003. Izraelska wycieczka zwiedza były obóz w Oświęcimiu. Młodzi ludzie z premedytacją używają telefonów komórkowych. Głośno rozmawiają, krzyczą, śpiewają. Przewodnicy z muzeum nie mogą sobie z nimi poradzić, podobnie zresztą jak towarzyszący im wychowawcy. Listopad 2004. Francuski turysta atakuje na terenie obozu w Oświęcimiu. Studentkę maję ober tylko dlatego, że jest owinięta we flagę Izraela. Dochodzi do bójki. Maj 2007. Tygodnik Przekrój publikuje reportaż Młodzi Izraelczycy rozrabiają w Polsce. Opisane są w nim skandaliczne zachowania izraelskich nastolatków i ich ochroniarzy. Kwiecień 2008. Francuska dziennikarka Nathalie Fines opisuje w Le Nouvel o oświęcim z perspektywy turysty. Tłumy zwiedzających z aparatami i kamerami. Atmosfera pikniku. Pamiątkowe zdjęcia na tle krematoriów i półprzytomni od alkoholu członkowie zakładowej wycieczki, dogorywający na parkingu dla autokarów. Grudzień 2009: Z bramy obozu znika słynny napis Arbeit macht frei. Kradzieży dokonuje kilku Polaków, namówionych do tego przez Szweda, Andersa Hekstrema. Po kilku dniach napis zostaje odzyskany. Wymaga naprawy. Bo sprawcy pocięli go na kawałki. Grudzień 2010. Do Polski przyjeżdża 10 milionów turystów. Spośród nich 1,4 mln zwiedza były obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. W ten sposób staje się on najczęściej odwiedzanym przez zagranicznych turystów miejscem w naszym kraju. Jeden z portali internetowych umieszcza obóz na liście 10 największych atrakcji turystycznych Polski obok Malborka, Wrocławia, Bieszczackich Połonin i Mazurskich Jezior. Czy istnieje sposób, by zmusić do ciszy francuskich, izraelskich, polskich, lub jakichkolwiek innych licealistów w takim miejscu? Czy w ogóle jest sens ich tam przywozić? Czy nie powinni przyjeżdżać tylko wtedy, gdy poczują taką potrzebę? Czy można było zapobiec atakowi francuskiego turysty na studentkę z Izraela, albo zleconej przez Szweda kradzieży napisu Arbeit macht frei? Czy można przemówić do rozsądku właścicielom firm turystycznych z Krakowa, by nie robili z odwiedzania muzeum w Oświęcimiu takiej samej atrakcji, jak ze spaceru solnymi korytarzami wieliczki? Niewątpliwie, stworzenie z obozu śmierci swoistego rodzaju skansenu, wpisanie go w konwencjonalną narrację turystyczną, a w istocie rzeczy w narrację kultury popularnej, masowej, pozbawia go grozy, pozbawia go możliwości, aby funkcjonował jak otwarta rana, pisze Piotr Piotrowski w książce Sztuka według polityki, od melancholii do pasji. W 1958 roku zostaje ogłoszony międzynarodowy konkurs na pomnik upamiętniający ofiary obozu w Oświęcimiu. Zainteresowanie jest ogromne. Napływa 426 projektów, 618 twórców z 31 krajów świata. Jury pod przewodnictwem wybitnego brytyjskiego rzeźbiarza Henry'ego Mura wybiera 7 prac, wśród nich aż 4. Trzy pochodzą z Polski. Żaden z wyróżnionych projektów nie spełnia jednak idealnie założeń konkursu. Jury prosi więc o ich przepracowanie. Gdy dochodzi do ponownego głosowania, wynik jest jednoznaczny. Wygrywa projekt zespołu Oskar Hansen, Jerzy Jarnuszkiewicz, Julian Pałka. Założenia zwycięskiej pracy są szokujące. Autorzy nie proponują nic, ponad przekreślenie całego terenu obozu szerokim na 60 metrów i długim na kilometr pasem asfaltu. W nim mają zostać zatopione baraki, druty, strażnicze wieże i pozostałości krematoriów pozostawione same sobie, z przyzwoleniem na działanie czasu i powolny rozpad. Droga, zasklepiona rana bez początku i bez końca. Wyniesiona nieco ponad teren obozu, by nie dotykać stopami przeklętej ziemi. Można by tylko patrzeć, milczeć i mieć nadzieję, że cały ten koszmar dookoła zaraz się rozpadnie w pył. Zostanie tylko czarny asfalt, po którym będziemy mogli przejść dalej. Droga, która pozwoli nam iść, ale nie pozwoli zapomnieć. Wszyscy byliśmy zgodni, że to, co zaprojektujemy musi być wyrazem ciszy, powie po latach Hansen. Pomnik droga wychodzi z życia, przekracza śmierć i z powrotem powraca do innego życia. Życie i śmierć określają się wzajemnie. Ich droga ma obrastać w spontaniczne gesty tych, którzy zdecydują się nią przejść. Kwiaty znicze, Dziecięce rysunki czy osobiste fotografie. Tak to sobie wyobrażają. Inny członek zespołu, Jerzy Jarnuszkiewicz, doda: Sądziliśmy, że w tych warunkach współautorem pomnika należy uczynić odbiorcę człowieka odwiedzającego obóz. Nasz udział zaś sprowadzić do roli przewodnika, czy może raczej reżysera który by nakreślił linię przewodnią, uwypuklił najbardziej ważkie elementy tego dramatycznego spektaklu. Wychodziliśmy z założenia, że to, co tutaj się działo, dziś jest niewyobrażalne, wydaje się niemożliwe, że nie jest tego w stanie przekazać żadna, najświetniejsza nawet i najbardziej dramatyczna w wyrazie rzeźba, że nie wystarczy tu nasz sąd, nasza ekspresja. Nasze osobiste wzruszenie. Pomnikiem zachwycają się dziennikarze i krytycy. Tadeusz Żychiewicz pisze w Tygodniku Powszechnym. Zespół Hansena stawia ludzi przed wiodącymi w dół schodami, kończącymi się rumowiskiem rozwalonego stropu krematorium. I milczy. Jerzy Sołtan dodaje. Zestawienie z jakimkolwiek rzeźbiarskim dziełem człowieka Staje się zarozumialstwem i naiwnością zarazem. Oświęcimska droga pomnik ma także swoje sfinksy. Są nimi resztki baraków obozowych. Historyk sztuki Piotr Juszkiewicz napisze później, że w tej pracy Hansen pokazuje mądrość blizny. Mimo zachwytów, w wyniku konkursu nie akceptuje jednak Międzynarodowy Komitet Oświęcimski. Jego przedstawiciel przy Jury zwraca uwagę na nieprzystawalność formy pomnika do przeżyć i doświadczeń ocalałych. Jedna z nich, Seweryna Szmaglewska, argumentuje na łamach życia Warszawy. Praca Hansenów może ranić uczucia byłych więźniów oświęcimia. Dlaczego? Założenie jest zanadto teoretyczne. Przekreślamy faszyzm, zdają się mówić autorzy. Kładziemy na planie obozu grubą, czarną, ukośną kreskę. Nigdy więcej oświęcimia. To znakomite na plakat, ilustrację czy okładkę, ale ta wizja zrealizowana, przeniesiona na rozległy teren obozu, jako szeroka droga przesypana śniegiem, albo zaniesiona podczas masowych, wielotysięcznych pielgrzymek oświęcimskim błotem, ową glinką lesową, może całkiem stracić swoją wymowę. Ostatecznie zostaje wypracowany kompromis. Autorzy zwycięskiej pracy mają spotkać się w Rzymie z członkami dwóch włoskich zespołów uhonorowanych w konkursie wyróżnieniami. Razem wypracują taką wersję pomnika, która będzie zaakceptowana przez byłych więźniów. Hansen do tego pomysłu podchodzi sceptycznie. W polskim projekcie nie ma bowiem zbyt wiele miejsca na modyfikacje. Jedzie jednak do Włoch. Komitet Oświęcimski domagał się pomnika rzeźby, nie zdając sobie sprawy z tego, że nawet najgenialniejsza rzeźba w tym miejscu nie zastąpi wrażenia, jakie wywołuje sam widok krematorium. Oceni to później badaczka polskich pomników Irena Grzesiuk-Olszewska. To pewnie dlatego dyskusja w Rzymie nie trwa długo. Hansen szybko stamtąd wraca. Uprzednio trzaskając z impetem drzwiami. Okazuje się, że trzeci etap konkursu wcale nie zmierza w stronę realizacji polskiej koncepcji. Później opowie, że szale goryczy przelała wypowiedź jednego z włoskich artystów, który zasugerował, że forma pomnika musi umożliwić jego pomniejszenie i sprzedaż w formie pamiątek. Zofia Hansen. Wracał stamtąd wściekły. Ale dumny, że nie dał się w to wplątać. W zespole pracującym nad pomnikiem zostają tylko Jarnuszkiewicz i Pałka. Współpracują z Włochami przy koncepcji, która zostaje zrealizowana i odsłonięta w 1967 roku. Jarnuszkiewicz będzie mówił po latach. Już nawet nie chcę mi się przypominać, jak wyglądała nasza praca nad pomnikiem w Oświęcimiu. Zawsze się denerwuję, gdy do tego wracam. Według opinii, jakie dochodziły do nas z całego świata, nasz projekt uznano za rewolucjonizujący myślenie o pomniku. Ale cóż było robić? Sami mieliśmy go postawić, a wszystkie te kompromisy, na które musieliśmy się zgodzić. Nigdy nie wychodzi to na dobre sztuce. Sam Hansen. Wyrażać się będzie o zrealizowanym pomniku z pobłażaniem. W miejsce czasoprzestrzeni prawdziwego, ciągle żywego, pouczającego ogólnoludzkiego doświadczenia, powstała tradycyjna, komercyjna, przedmiotowa forma. Został zrealizowany pomnik, który zawarł ideę woli posiadania. Jego przedmiotowe elementy, odlewane później w różnych kruszcach w zależności od zapotrzebowania, Stały się propagandowo-biznesowym narzędziem oddziaływania wizualnego, dekorującym biurka potentatów. Profesor Gustaw Zemła, autor kilkudziesięciu pomników w Polsce i za granicą, uważa, że zadanie, przed jakim stanęli uczestnicy konkursu na pomnik oświęcimski, przerosłoby każdego. Proszę sobie zadać pytanie, czy realizacja tamtej koncepcji byłaby naprawdę dobra? Zrozumiała. Czy pomagałaby ludziom odczytać tę tragedie. Myślę, że chciałbym przeżyć ciszę, do której zapraszała ta droga. Ta droga wymagała wykształcenia, obycia ze sztuką i kulturą, wyjścia poza pewne ramy, w których wszyscy jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie. Z drugiej strony takie miejsca nigdy nie znajdują dobrego rozwiązania. Są zbyt tragiczne, by coś do nich dodawać. Może więc oni mieli rację, że chcieli tam jedynie milczeć? Pytam. Tylko nikt by, proszę pana, tego milczenia nie zrozumiał, kończy profesor Zemła. Profesor Jan Stanisław Wojciechowski, student Hansena, artysta i kurator. Ta propozycja była silna w sensie myślowym i ideowym, jednak pojawiła się chyba zbyt wcześnie. Nikt nie był na nią gotowy. Ludzie do dziś nie są przyzwyczajeni, by obcując z rzeźbą, a zwłaszcza z pomnikiem, szukać poza jego formą, traktować go jedynie jako pretekst do przeżycia czegoś głębszego. Przecież proponując pomnik drogę, oni tak naprawdę zrezygnowali z wypowiedzi. Uznali, że w obliczu takiej tragedii można jedynie milczeć z pokorą. W 2008 roku podczas lubelskiego sympozjum wobec formy otwartej Oskara Hansena architekt Czesław Bielecki mówi: To wielkie szczęście Hansena, że tak wielka, ogromna idea nie została zrealizowana. Jej realizacja mogłaby być końcem intelektualnego triumfu tej idei, budziłaby ogromny opór społeczny. Być może Czesław Bielecki ma rację pomnik droga niczego by nie zmienił obrastałby wprawdzie spontanicznymi gestami poruszonych ciszą ludzi kwiatami i pamiątkami ale być może tuż obok nich pojawiałyby się obraźliwe hasła malowane kredą swastyki wekwity głupotycz bez troski ciągniętych tu na siłę nastolatków z Izraela Francji i Polski albo śmieci przywleczone przez podchmielonych turystów jeśli tylko znaleźliby czas, by odwiedzić to miejsce, może bez baraków i szklanych gablot pełnych ludzkich włosów nie byłoby już tak atrakcyjne. Na pewno jednak pomnik droga Wauchwić pozwala zrozumieć, czym była sztuka, architektura i życie Oskara Hansena. Nie da się też bez zrozumienia tamtej drogi pojąć, Czym jest forma otwarta, Oterlo. Na sali siedzą Jakob Bakema, Aldo Van Eyck, George Candalis, Ralph Erskine, Ernesto Rogers, Jerzy Sołtan, Kenzo Tange i jeszcze 36 innych haseł z encyklopedii Architektury XX wieku. Na mównicy stoi Oskar Hansen. W ciszy wybrzmiewa obietnica: Zaistniejemy jako organiczne elementy sztuki. Będziemy w niej chodzić, a nie ją obchodzić. Jest rok 1959. Właśnie coś się kończy i coś się zaczyna. Za chwilę rozwiąże się CIAM, Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Czyli organizacja, która przez ostatnie trzy dekady mówiła, czym jest modernistyczna architektura. Jej twarzą był Le Corbusier. Ale to za chwilę. Na razie Hansen mówi, czy być albo nie być zależy dziś od Hamleta. Boimy się decyzji, pobieranych za nas. Nie ufamy sobie wzajemnie. Forma zamknięta. Decyzje powzięte za mnie, stoję obok akcji. Nie sposób tutaj odszukać siebie, swojego ja. Wszystko to są czyjeś pamiętniki, czyjeś wzruszenia, czyjeś osiedla i domy. Mówi, że dzieła sztuki i architektury są dziś przede wszystkim pomnikami ich autorów. Niczym więcej. Forma i treść zostały w nich raz na zawsze określone, nie pozostawiają odbiorcy żadnego pola manewru, są zamknięte na interpretację. W tym rozumieniu to dzieła despotyczne, dominujące, niedemokratyczne i bezsilne wobec naszych potrzeb. Świat ciągle się zmienia. Sztuka formy zamkniętej za nim nie nadąża, przegrywa z czasami, w których powstaje. Forma otwarta jest inna. Podąża za przygodą, jaką jest życie. Ufa człowiekowi, pozostawia mu miejsce do decydowania, zaprasza do dyskusji. Daje odpowiedzi przez stawianie pytań. Jest dowodem społecznego postępu. Jej podstawowym pojęciem jest tło eksponujące zdarzenia. Forma otwarta daje nam sztukę zdarzeń, w której nikt nie będzie podejmował decyzji za odbiorcę. Bez niego tej sztuki nie ma. Co więcej, ma ugodowy charakter. Nie wchodzi w konflikt z formą zamkniętą, podejmuje z nią grę. To rozwój przez polemikę, to współodpowiedzialność, komunikacja i elastyczność. W formie otwartej jest próba zastąpienia przedmiotów przez pewnego rodzaju struktury elastyczne, przekształcalne, sytuowane w stosunku do przyrody. Architekt projektujący w myśl tych zasad musi patrzeć na rzeczywistość w trzech skalach. Skala makro to świat i cywilizacja. Skala mezo to społeczeństwo i przemiany, jakim ono podlega. Skala mikro. To sfera prywatna, domowa. Forma zamknięta to surowy, despotyczny ojciec, forma otwarta to kochająca matka, która zawsze wysłucha. Jeszcze przed wyjazdem do Oterlo Hansen pisze: Wydaje się, że właśnie dziś jesteśmy w stanie, korzystając z wielkiego dorobku formy zamkniętej, rozpocząć tworzenie nowej. Bardziej organicznej sztuki naszych czasów. Sztuki opartej o kompozycyjną bazę formy otwartej. Stworzy ona poczucie potrzeby istnienia każdego z nas. Pomoże nam określić się i odnaleźć w przestrzeni i czasie, w których żyjemy. Będzie przestrzenią zgodną z naszą skomplikowaną, jeszcze nieznaną psychiką. Różnorodna indywidualność... Wraz ze swoją przypadkowością, aktywnością, stanie się bogactwem tej przestrzeni, jej współuczestnikiem. Przestrzeń architektoniczna powinna wchłonąć najróżnorodniejsze funkcje stałe praca, jedzenie, wypoczynek jak i funkcje przypadkowe, żywiołowe, zachodzące we współżyciu mieszkańców w czasie. Ma ona charakteryzować objawy życia. I dzięki nim rozwijać się, powinna uwypuklać indywidualność mieszkańców i skalę ich odczuć. Przestrzeń architektoniczna powinna mieć cechy przekształcalności w czasie z formy jednostkowej w formę wielości i odwrotnie. Te pierwsze teksty Hansena o formie otwartej brzmią jeszcze jak propozycja. Wszystkie kolejne będą brzmiały jak dekrecy. Gdy się ukazują, Emil Cieślar, wtedy asystent Hansena, zwraca uwagę, że podobną ideę sformułował już w 1915 roku Henryk Welflin. Powiedziałem mu o tym, a on natychmiast poszedł do biblioteki i to przeczytał. Potem powiedział: Ja to obejrzałem i ja z tym nie mam nic wspólnego. Ja inaczej traktuję tę formę otwartą. Tamte koncepcje mieszczą się w tej mojej. Oskar Hansen w rozmowie z Wojciechem Włodarczykiem wspomina to inaczej. Zadałem sobie pytanie: zajrzeć do Berlina czy nie? I świadomie wybrałem. Nie będę zaglądał, ponieważ te drzwi otworzyłem sam, nie wiedząc, że były już otwarte. Do jego podstawowych pojęć historii sztuki z 1915 roku zajrzę dopiero wtedy gdy nie będę wiedział, dokąd dalej iść. Tak czy inaczej koncepcja Hansena nie bierze się jednak znikąd.